Panie trenerze, bardzo ważne pierwsze zwycięstwo w lidze. Zgadza się. No pierwsze mecze są na inaugurację bardzo ciężkie zawsze i to nieważne z jakim przeciwnikiem się gra. Cieszymy się ze zdobytych 2 punktów, chociaż mecz był bardzo emocjonujący. No, graliśmy też z wymagającym rywalem, no, ale udało nam się wygrać i jesteśmy z tego zadowoleni. Mam nadzieję, że teraz kolejne mecze już będą w naszym wykonaniu troszeczkę lepsze i że będziemy stopniowo zbierać kolejne punkty do postawionego sobie nam celu na koniec sezonu. Pierwsze 15 minut nie wróżyło takiego horroru na końcówce. Zgadza się. No pierwsze 15 minut graliśmy rewelacyjnie, przede wszystkim w obronie i skutecznie, długo, cierpliwie w ataku i skutecznie rzucaliśmy bramki. No i wyszliśmy na prowadzenie dzięki temu 4-0. Później druga ta część pierwszej połowy, no to już było zła gra w ataku. Dużo za szybko chcieliśmy kończyć akcję, popełniliśmy dużo błędów i do tego jeszcze nie wykorzystywaliśmy sytuacji stuprocentowej. To był chyba największy mankament w dzisiejszym meczu pańskich zawodników, po prostu straty przy ataku. No tak, jeszcze tutaj mówię, no, jesteśmy świeżo po obozie, jeszcze tutaj te straty mogą być, jeszcze jak jest mecz no, o taką stawkę jak tutaj był z dobrym przeciwnikiem, no to na pewno te błędy będą się zdarzyć, natomiast no, musimy wszystko robić, żeby tych błędów było jak najmniej i żeby w przyszłości nas nie ukarano za te błędy. Wyróżniłby pan któregoś ze swoich zawodników w dzisiejszym meczu? Ja wyróżniłem cały zespół, także cały zespół walczył i chcieli wszyscy wygrać i tutaj chwała im za to, bo nie poddali się i do samego końca utrzymali trudy tego meczu i przyniosło to efekt. Jakie przewidywania przed kolejnym spotkaniem? Przed kolejnym spotkaniem pracujemy normalnie teraz, tak jak zawsze, tydzień mamy. Przygotowujemy się do kolejnego meczu wyjazdowego w Kęsowie. Będzie też to ciężki mecz, tam bardzo ciężko się gra. Natomiast inny wynik jak wygrana, no nie przewiduję.